Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, tak jak obiecałem, wczoraj w nocy o drugiej montowałem film, dzisiaj ruszam z nowym vlogiem. Jedziemy do młodzieży z Włoch, tylko oczywiście, tak jak wczoraj wam mówiłem, że cały samochód mam napakowany rzeczami, to oczywiście nie zabraliśmy wszystkiego, ponieważ nie Angelika nie była przygotowana na to, że w tej Białej Podlaskiej ogólnie, że teraz jest po prostu zimno i nie wzięła ani jakiejś grubszej kurtki Charlotte, ani sobie długich spodni, dlatego jesteśmy pod smykiem, kupiliśmy właśnie kurteczkę, jedziemy szybko do jakiegoś H&M-u, do centrum Białej Podlaskiej, jest Rywal. Rywal? Centrum handlowe Rywal, tak. Idziemy tam kupić jej długie spodnie, bo nie wzięła żadnych i wtedy jedziemy do młodzieży z Włoch, do mojej babci, ponieważ dzisiaj jakiś chyba grillek rodzinny, wczoraj było wieczorne spotkanie. Zaczynamy tego vloga, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób, a my lecimy z tym vlogiem za 3, 2, 1. Przyjeżdżam na imprezę rodzinną i zobaczcie, co tutaj się wyprawia. Grillek, mięsko, boczuś. Czy jest boczek? Świetnie, świetnie. Jest boczek, jest karkuwa. A kiełbaska? Ziemniaki są! Nie wiem jak wy, ale z całego grilla, chociaż uwielbiam mięso ogólnie, w całym moim życiu uwielbiam mięso, to ziemniaki z grilla to jest najlepsza rzecz. Mięso może nie być. Znaczy uwielbiam mięso, ale mięso może nie być. Ziemniaki, sztos. A co robiła? Na grillu, a lizaczek najważniejszy. Z babcią. Kto jej dał lizaczka? Ona ma chyba dresiki to ode mnie. Ty jesteś... Tak? To co od ciebie? Macie jak babulka jaka odszprycowana na grilla. Halo? Dawaj tego lizaczka, daj mi lizaczka, daj. Ty musisz mięsko jeść, jesteś na grillu. Ale ziemniaczek dobry, on jest chyba zimny. W sensie taki jest z boku. Ale dobry ziemniaczek. A? Ziemniaczka? Brawo, córciu. W końcu rodzina odwiedziła. Ile to już? Ile tu już się nie widzieliśmy? Z tobą rok, bo na chrzest nie przyjechałeś, nie chciałeś przyjechać. Ja nie chciałam. A co? Mama? Tak, mama nie chciała, musiała jechać. Przecież wiem, a ciebie ile nie widzieliśmy? No i zobaczcie, jest cała rodzinka. Charlotka jest sprzedana, totalnie cały czas jest Sarą. W ogóle wiesz, że dużo ludzi mi napisało, znaczy napisało mi w prywatnych wiadomościach, że mamy spinę? Co znaczy spina? Nie wiem, że... Mi też! Dlaczego tak mówią ludzie? Tak... Ja ostatnio tak to rozkminiłem, że piszą mi na live, pytają mnie na przykład, co tam u Sary. No, no i odpowiadam raz. No a później już nie olewam te pytania, no bo to samo i... O Boże, nie odpowiadam, tak. To nie chcę mówić. No chyba tak. Coś się stało. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Właśnie, słuchajcie, bo jest taka opcja, czy wy przyjeżdżacie teraz do mnie? Ja się nigdy się nie mogę pokłócić. Ja oczywiście. Przyjeżdżacie do mnie? Pewnie. Ale teraz, ja chcę was wziąć na tydzień ogólnie. Tak? Znaczy oni przyjadą na jeden dzień. Oni przyjadą na jeden dzień do nas, wasi rodzice, i zostawią nas. U mnie posiedzicie z tydzień. I od... rodzice nas tam zabiorą. Tak, na przykład. Tak, i odwiozę was tam na Podkarpacie już ja samochodem. I zostanę u was z dzień tam. Tak? Deal? Piąteczka. Witamy. Witamy. Piesek. Tubusia. Cześć, Tubuś. Fajny piesek, co? Nie siada, nie fajny? Na ostatnim filmie pochwaliliście moje okulary, także znowu nałożyłem, bo czuję się atrakcyjny, skoro wy mówicie mi komplementy, to się czuję dobrze. Tak jak słyszeliście, taki jest plan. Bardzo bym chciał zrobić. Od początku mówiłem, że tak, taki plan jest do zrealizowania, że młodzież włoska jest już z nami. My tu posiedzimy w tej Białej z 3 dni. Ten vlog będzie z 2-3 dni, bo ja nie zamierzam się śpieszyć, nie chcę też nagrywać, cały czas nagrywać, bo naprawdę tak tęskniłem za nimi, tyle czasu się nie widzieliśmy, że totalnie chcę pobyć z rodziną. Ale będzie vlog oczywiście i będzie długi, będzie fajny. 3-4 dni w Białej Podlaskiej? Później mam jeszcze, muszę jechać, mam obowiązki świadka. 6 dokładnie mam obowiązki świadka, nie będę zdradzał, bo nie wiem, czy Juri z Ewą chcą to zdradzać. I jest moja piękna Grażynka. No, wszystkie jesteście piękne. Patrzę, dodałem film z twoimi włosami. Wszyscy mówią, jakie piękne, jakie cudowne. Wszyscy mówią, jakie fajne włosy masz. A kto mówi? No ludzie, którzy, bo dodałem film. A, tak? I wszyscy, że bardzo ładne, że fajne, że w końcu wyglądasz jak człowiek. A ty co się śmiejesz? Zobaczcie, jak w ogóle Olek wyrósł, bo... Ale opowiadano mi, że on jest taki, iż tak się zmienił. Czy Olek się zmienił? Trochę, ale to jest nadal Olek. Ja miałem wrażenie, bo tak mi opowiadali, że ty jesteś totalnie już inny, że się w ogóle zmieniłeś, że jesteś taki... No ma wąs, ma 13 lat. Wiesz co ja myślę? Ja nie wiem, czy to jest fakt, czy nie, ale pamiętasz, jak raz robiliśmy taki, nagrywaliśmy film, że jesteś mną i goliliśmy ci wąsy? Dokładnie za to.
to może od tego ma wąs. Ale fajnie wyglądasz. I ten kolczyk, to ty ogarnęłaś ten kolczyk? Tak. Fajny, bardzo ja, fajny. Ja ten wziąłem. Ale bardzo ja fajny. Tak, sorry, bardzo fajny. Dziękuję. I babcia się Husia. I babcia Husiu. Husiu. I nie u mnie Husiu. To jest baba. Ja Łukasz dawaj, że się przyjechał. Ale co się muzyka skończyła? I tańczymy. Zaczął padać deszcz, ja zacząłem tańczyć i babcia mówiła, ty coś brałeś? Ja mówię, że nie, no babcia, po prostu sobie tańczę. Angelika powie, co on coś brał, na pewno, nie? A ja sobie po prostu tańczę w deszczu. Tańczymy w deszczu. Uciekliśmy troszeczkę na bok, co? Wiesz, Andrzejka się sypie. Wyszliśmy na chwilę na boczek, żeby już dać wszystkim prezenty. Siedzimy przy ognisku, to jest dobry moment, uważasz? Czekaj, bo tu patrz, zobacz ile jest rzeczy, widziałeś? Ja widziałem, przecież od początku zaczynaliśmy. To jest dla babci. To pokaż babci pokaż babciu obraz i zanieś go do środka, ona się ucieszy. Babcia! Babcia! Danuśkę weź! No Danuśkę zawołaj! Przywieźliśmy ci ten! Dobra. Babcia mina. To gminy zrobię, nie? Zaczekasz tańczyć. Jaki to jest melanż w ogóle? Tańczy mina! Ej! To nie dla ciebie! To zobaczyła. Proszę bardzo. Prezenty. Dziękuję. Możesz przy mnie zobaczyć, czy ci się będą podobać, czy nie? Wybaczcie muzykę w ogóle, oprawę. Babcia! No, sprawdzę, bo jestem ciekawy. O, to jest fajne, to jest sztos w bluzie. Jaki rozmiar, nie za mały chociaż? Jest ognisko, jest impreza rodzinna, jest świetnie, babka tańczy. Niunia, uważajcie na Niunię, Sara. Fajna dieselka, nie? To jest Juriego ulubiona firma. Zastanawiam się, czy dobra rozmiarowo. No. Znaczy jest taka... Jakby na styk. Na styk, nie? No. Gdzie? O to mi się podoba bardzo. Piąteczka. Taka jest w ogóle impreza, nie? Widziałaś babcię z tym, z recem? Babcia z recem wytancowuje. Co? Babcia ma reca. Babcia ma reca. Ja nagrałem ją, a ona ty, z piwkiem. Teraz prezenciki dla Sary. Komu jeszcze? A mamy świece, tak? Twinkle candle. Ja muszę to pokazać, bo to jest... ja nawet nie wiem, czy ja wąchałem ten zapach, ale jeśli chodzi o oprawę, o kolor, to jest dla mnie najpiękniejsza świeca, jaką masz. A z samochodu nic nie znika. Niby tyle rzeczy już daliśmy. To masz dla... To dla kogo? To dla Sary masz. Dobra. To najpierw dla Sary damy. Proszę bardzo. A to dla mnie też? Szybko, bo nie dam rady. Zostaw mało. Ja chcę mało. Dasz radę? 3, 4, puszczam. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie, to nie dla ciebie. Proszę bardzo. Torba dla babuszki. To jest zdjęcie pamiątkowe z Meksyku. A to masz, wiesz, to dla ciebie tam reszta gadżetów. Nie będę wszystkich nagrywał po kolei, ale jak? Jest to fajne rzeczy? Proszę bardzo. Digo. Proszę, bo to twojej cioci, twojej chrzestnej. Twojej mamy chrzestnej. Nie dasz jej? I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Miałeś 17 lat, dziewczyno. Dziękujemy bardzo. A u Kostowie pierwszy raz spojrzę. Znasz to piosenkę? Dzięki, Angelika. I teraz. A na imię miałeś właśnie Beata. Piękne imię, muszę przyznać, miła ma. Skąd ja znam takie piosenki? Boże święty, jestem stary. Jeszcze ostatni gość przyjechał na imprezę. Czemu tak późno? Gdzie ty byłaś w ogóle? U koleżanki na urodzinach. Na urodzinach? I byłaś na w tej bawialni? Nie ty młoda. Bo ja chcę do tatusia. A ty do tatusia chcesz, tak? Babcia. Nagramy film razem? No ten z dziadkiem, drugą część. Babcia. Nagramy? No, dobra, mamy to nagrane, babcia się zgodziła. Boże, co to ciocia buja, tak? Co za ludzik śmieszny taki w kapturku.
Loda mnie śmieszy. Co za ludzik? Fajnie z ciocią? Tak? Bujaj. Bujaj, ciotka. Przyjechałem tutaj do mojej rodzinki na taką, powiedzmy, wioseczkę, a nie powiedziałem, zapomniałem powiedzieć, o co chodzi. A więc przyjechaliśmy tutaj, ponieważ tutaj mieszka również moja prababcia i przyjechaliśmy ją odwiedzić. Wyobraźcie sobie w ogóle, jakie mam szczęście w życiu. Ja, wy o tym wiecie, bo znacie, znaczy może nie jakoś mocno znacie moją prababcię, ale jednak wiecie, że ją mam, że moja prababcia ma 102 lata. 102 lata, czyli automatycznie moja córka, Szarlotka, ma jeszcze żyjącą prababcię. I ja teraz przyjechałem tutaj z mamą, z ciocią Anią i z babcią, do mojej prababci. Niesamowite, jestem mega szczęśliwa, że mam tak długo wieczną rodzinę. Babcia teraz śpi, pijemy sobie teraz z rodzinką herbatkę. Strasznie rodzinny vlog wyszedł, nie wiem, czy wy takie lubicie, bo warszawskie vlogi są inne, vlogi z Białej Podlaskiej są inne, ale ja bardzo lubię. Ja wiecie, że rodzinka, jak teraz jest w ogóle rodzina z Włoch, babcie, prababcie, praprababcie, to ja jestem jak ryba w wodzie, naprawdę. Babcie, podobna, jestem bardzo do niej podobna. Jesteś podobna, jesteś filigranowa, tak samo. Taka chudziutka, już wiadomo, po kim jestem taka chudziutka. Zobacz, no, jaka babcia jest. Słodziaczek nasz kochany, drzemkę ma. Śpi sobie. Dobra, nie przeszkadzamy. Tak jak wam mówiłem, to pomyśl sobie, że to jest praprababcia Szarlotki. Praprababcia. Ja. Dobra. Śpi, babuszka, śpi. Pokaż prezenty swoje. Wow! Wow! Spokojnie, spokojnie. Wow! Pokaż. Wow! To tatuś. To tatuś na zdjęciu, tak. Tata, tatuś. Pokaż ubranka. A pokaż ubranka, pokaż co dostałaś. No to nie dostałaś, to wow też. Dziękuję. No i niestety zostałem zaskoczony, ponieważ dzisiaj jest niedziela, tak? Dzisiaj jest niedziela, a my mieliśmy wracać we wtorek z całą moją rodziną, bo ponieważ bierzemy dzieciaki, młodzież z Włoch. A niestety Angelika dostała telefon, że musi, nie wiem, co ty musisz w Warszawie? Jakieś tam sprawy firmowe i mam mega challenge, ponieważ jest godzina 21 około. Jadę odwieźć tylko Angelikę do Warszawy, czyli 2 godziny drogi około. Wracam od razu, nawet chyba będę musiał wejść do domu, czy nie? No tak. No to pomóc wnosić. No, wniosę rzeczy tak. I od razu wracam do Białej, ponieważ jeszcze chcę z rodziną pobyć, gdyż nie widziałem ich, no, z 3 miesiące około. Dziadków mówię, jeśli chodzi o dziadków. Ale możliwe, że też z rana może, co? Nie, na pewno dzisiaj. Naprawdę? Na pewno dzisiaj, bo chcę jednym tokiem zrobić, nie chcę rano, bo ja rano wolę spać niż wstawać. Wiesz? No, 100%, tak. Tak zrobimy, także ekspresowy trip do Warszawy i wracam do Białej. Zostaję w Białej jeden dzień, cały poniedziałek i we wtorek wszyscy razem, cała familia przyjeżdża do Warszawy i tam z młodzieżą, młodzież zostaje u mnie około tygodnia, u nas, przepraszam. No bo nie chcę mówić dzieciaki, no bo dzieciaki, to już Sara nie jest dzieciakiem, no. Także... Sara i Olek. No to już jakoś za ciężko. Jedziemy do Warszawy, wracamy, niech dzieje się. I jesteśmy już w domu, dojechaliśmy i ja wiedziałem, Angelika jak zwykle mnie wykolegowała, ponieważ wybłagała mnie wręcz. Nie błagałam, nie mówiłam błagam. Nie, no nie mówiłaś błagam, ale bardzo prosiłaś, żebym został na noc i także prawdopodobnie czeka mnie bardzo poranny. Jeśli chcę spędzić więcej czasu w Białej, to muszę... Tata. Co? To muszę po prostu bardzo wcześnie wstać i no i rano jechać. Tak? Tak było? Fajnie by było na noc jeszcze, żebyśmy, wiesz, zostali razem. Także no, chyba się żegnamy. Tak? Chcesz tatusiem jeszcze nockę spędzić? No. Także dobrze. Także ekspresowy trip do Białej. Ja idę teraz, lulamy niunię, idziemy spać, bo jestem też zmęczony. Nie będę oszukiwał, że... Znaczy i tak bym pojechał, wróciłbym, ale na pewno by to mnie dużo kosztowało, bo już jest północ, jestem zmęczony, a trzeba było wracać. Także zostaję na noc rano. Chciałbym 6, ale znam siebie, wiem jak to będzie. Pewnie 8-9 wyjadę dopiero, także żegnamy się, dziękuję bardzo za obecność w tym vlogu. I widzimy się w kolejnych, na pewno z młodzieżą, na pewno jeszcze z Białej i na pewno będzie fajnie. Mam kilka pomysłów, więc te vlogi będą atrakcyjne. Widzimy się w kolejnych filmach, niech dzieje się magia. Siema, Sara!